Ponad 50%, a dokładnie 55% Polaków deklaruje, że ubezpiecza swoje mieszkania. Na drugim miejscu wskazują jako dobre zabezpieczenie drzwi antywłamaniowe, rolety antywłamaniowe. Na trzecim miejscu jest pies, co też ciekawe i to głównie w środowisku wiejskim. To właśnie pies jako ten strażnik posiadłości dominuje, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie swojego domostwa. Natomiast ubezpieczenie jak najbardziej tak. Ta świadomość ubezpieczeniowa rośnie i to zdecydowanie widać. Poza tym jest taka tendencja, że jeżeli osoby miały w swoim domu jakieś przykre zdarzenie związane z na przykład czy to z zalaniem, czy z kradzieżą, czy też z jakąś nawałnicą, czy też z pewnymi czynnikami pogodowymi, które wpłynęły na mieszkanie, to widać, że ta tendencja do ubezpieczenia jest bardzo wysoka. O tym też dużo się mówi. W związku z tym Polacy widzą, że to ubezpieczenie jest kluczowe, jeśli chodzi o ochronę swojego mieszkania, czy też domu. Jeśli chodzi o główne motywatory, które motywują nas właśnie do podjęcia decyzji o ubezpieczeniu, to poza ceną to jest przede wszystkim zakres ochrony, czyli na ile ta polisa, którą kupimy, rzeczywiście pomoże nam w momencie czy zalania, czy też kradzieży. Także patrzymy na jej zakres, ale również patrzymy na różnego rodzaju pakiety assistance. Na ile będę mogła liczyć na wsparcie, czy to hydraulika, czy ekipy sprzątającej, która potem w momencie szkody pomoże mi. Także mamy coraz większą świadomość co do zakresu polis ubezpieczeniowych i jako Polacy coraz mocniej na to patrzymy, żeby ten zakres ochrony był po prostu adekwatny do naszych realnych potrzeb.